Cześć moi drodzy, dawno mnie nie było na kanale, ale przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmikiem i dzisiaj mam dla Was haul zakupowy. Nie będzie tego dużo, bo ja ostatnio, powiem Wam szczerze, nie kupuję dużo ubrań, a jak kupuję, to niestety odsyłam z powrotem, bo mi się nie podobają te rzeczy. Ostatnio jestem jakaś wybredna i postanowiłam, że nie będę zostawiała rzeczy, które tak pół na pół mi się podobają, a może będę chodziła, a może nie będę chodziła. Po prostu je odsyłam, ponieważ za moją szafą leży sterta ubrań, które mam do odsprzedania, bo w nich zwyczajnie nie chodzę. Tutaj będzie haul zakupowy z Sinsay'a. Ostatnio kupiłam tam kilka rzeczy. Powiem Wam szczerze, że będąc w Polsce kupowałam sporo w Sinsay'u, jak mieszkałam w Warszawie. Natomiast nie spodziewałam się, że w Niemczech też jest Sinsay. Naprawdę nie wiedziałam. Dlatego właśnie jak się dorwałam do tego sklepu, to po prostu przepadłam i kupuję tam naprawdę teraz często, chociaż też oczywiście zwracam niektóre rzeczy, tak? I teraz pokażę Wam kilka rzeczy, które ostatnio zamówiłam. Jak wiecie, zbliża się jesień, więc są to jesienne rzeczy, no. Bardziej sweterki i takie duperelki. Tutaj mam taki właśnie pudrowo-różowy sweterek. Ja lubię sweterki w takim odcieniu, dobrze się w nich czuję, bo lubię ten kolor, po prostu bardzo lubię ten kolor, więc w mojej szafie jest dużo rzeczy w takim odcieniu. Kiedyś kupiłam sweterek taki podobny w H&M-ie, ale troszeczkę jest przymały, przykrótki, więc kupiłam w Sinsay'u taki i on jest już na długość naprawdę super, idealny i on jest właśnie taki prążkowany lekko w paski, nie wiem czy to będzie widać, czy jest prześwietlone, czy nie, ale to jest zwykły taki sweterek rozciągliwy, bardzo fajny i miękki, także polecam. Dobra, tutaj mamy kolejny sweterek. Jest to już czarny, taki a la golfik, ponieważ nie jest on tutaj na górze taki mega długi. On jest też taki prążkowany, ma tutaj takie paski, tego nie będzie widać. Na rękawku on jest tutaj zdobiony czymś, takimi złotymi guziczkami i właśnie dlatego to wzięłam, żeby coś, czymś się po prostu wyróżniał. Zaraz zobaczę, czy wyostrzy. Teraz widać, widzicie? Także tak się prezentuje sweterek. Dalej mam tutaj identyczny sweterek, tylko w kolorze kaki. Jest to identyczny sweterek do tego pudrowego. Zobaczcie. Też jest taki prążkowany, to znaczy w paski. Spójrzcie. I on jest już pod kolor moich oczu, dlatego go wzięłam, bo czasami kupuję właśnie rzeczy w odcieniu moich oczu, żeby ładniej to wyglądało. Bo to właśnie wtedy fajnie, jak kupujecie rzeczy, które są w kolorze waszych oczu, wtedy bardziej te oczy są wyraziste. Tutaj wzięłam jeszcze taką spódniczkę na jesień, w kratkę. Tak się prezentuje. Jak dla mnie bardzo fajna i też się fajnie układa, więc też polecam. Tutaj mam taką ciepłą już kurtkę na zimę. Cena nie była wysoka, bo kosztowało chyba, nie wiem, 29 euro albo 39 euro. Coś w tym stylu. Zaraz Wam pokażę, jak ona się prezentuje. Taki ciepły, pluszowy miś. Ja takie właśnie bardzo lubię. Tutaj na końcu ma ściągacz. Na samym dole nie ma ściągacza, ale tutaj są takie ściągacze w talii. Także można sobie dopasować do figury. I są tutaj jeszcze takie wstawki skórzane. Zobaczcie. O. Takie skórzane wstawki. Także taki pluszowy miś. Ja jestem bardzo zadowolona i mega mi się podoba, nie mogę się doczekać, kiedy go założę. Wcześniej kupiłam taką spódniczkę w Sinsay'u, też Wam bardzo polecam. Może być teraz na przecenie, bo to była kolekcja letnia. Tutaj na dole ma falbanki i fajnie się układa na bioderkach. Tą sukienkę kupiłam też już wcześniej, ale ona jeszcze jest na sklepie i ona będzie też super wyglądała do jesiennych stylizacji.
Zobaczcie, ona na dole ma takie falbanki, jest taka delikatna, lekko przezroczysta, chociaż pod spodem ma halkę. Zobaczcie. Także nie ma problemu i fajnie się prezentuje, naprawdę fajnie się prezentuje, chociaż teraz jak ją tak pokazałam nie na wieszaku, to nie wygląda najlepiej, ale uwierzcie mi, że jest fajna. Tutaj ma jeszcze takie falbanki na rękawkach i taki print. I był jeszcze biały sweterek, ale go nie wzięłam, nie wiem gdzie on jest, zapewne w praniu, dlatego właśnie nie ma go. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, a jak zapomniałam, to trudno. Nie było dużo rzeczy, więc chyba to jest wszystko. Dajcie mi znać, moi drodzy, co ostatnio sobie ciekawego kupiliście, gdzie może polecacie coś fajnego i jak Wam się podobają moje zakupy. Dziękuję za obejrzenie filmiku i życzę Wam udanego wieczoru.